Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać grę Townscaper. Polega ona na klikaniu lewym przyciskiem myszki i budowaniu miasta. Jak widzimy, tutaj za pierwszym razem buduje się taki fundament, ale gdy klikniemy już drugi raz, powstaje domek. Gdy klikniemy jeszcze wyżej, to mamy taką wieżę. I tak możemy sobie tutaj rozbudowywać to nasze miasto, dodając kolejne fundamenty, jakieś tutaj, powiedzmy, że to jest jakaś ulica, tutaj możemy dostawić kolejny domek. One oczywiście się same łączą, więc tutaj nie mamy za bardzo wpływu na to, jak to wygląda. Możemy coś w tym stylu zrobić. Mamy też do wyboru tutaj po lewej różne kolory, więc jakieś urozmaicenie i te domki się tutaj, jak widzicie, inaczej łączą. Przez to, że są innego koloru. I tak możemy sobie, klikając tylko lewym przyciskiem myszki, zbudować całe miasto. Więc myślę, że spróbujemy sobie teraz coś zbudować. A wy możecie napisać w komentarzu, jak ta gra wam się podoba i czy chcielibyście z niej więcej odcinków. Mogę wam jeszcze pokazać na przykład, jak się robi park. W momencie, gdy zbudujemy tak naokoło i zamkniemy, to w środku pojawiają się takie zielone tereny, co na pewno tutaj upiększa nasze miasto, więc budujemy dalej. I to też działa tak, że w momencie, gdy zrobimy dużo takich obok siebie na jednym poziomie, no to na górze też robią się kolejne te poziomy ulic, więc możemy to sobie tu zbudować takie podwyższenie i na tym na przykład budować kolejne domy. No, więc trochę poklikałem, miasto się prezentuje, no sami możecie ocenić jak. No, w porównaniu do Cities Skylines to jest bardzo prosta gra, bo tutaj nie budujemy żadnych ulic, nie walczymy z korkami, po prostu sobie klikamy na spokojnie. No i myślę, że jeszcze tutaj można troszkę rozbudować to miasto, więc budujemy dalej. Tutaj, jak widzicie, jakieś, nie wiem, gołębie, czy co to jest, siedzą sobie na tych dachach. Ciekawe, ciekawe. Jak im tu coś dostawimy? O, uciekły. Dobra.
No i dobra, myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Oczywiście napiszcie, jeśli wam się ta gra podobała, to wtedy mogę nagrać jeszcze jakiś jeden odcinek czy coś. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się wam będzie podobać. Także tak się prezentuje miasto. Więc zachęcam jak najbardziej do komentarzy. Możecie zostawić suba. Zapraszam też na Twitcha. Link oczywiście w opisie. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć, cześć.